Cześć wszystkim, witajcie, witajcie w odcinku Clash Royale i dzisiaj będziemy sobie grali kolejny raz z Makoto. Cześć! Z tej strony Makoto. My już jesteśmy powiedzieli, dzień powiedzieli. Ja my w tamtym odcinku byliśmy godzinę powigilii. No, tutaj mam Legendary Chesta w questach, tego będzie oczywiście opening. Niedługo na moim kanale pojawi się opening dwóch Super Magical Chestów, jednego Magical Chesta, jednego Giant Chesta i jednego Epic Chesta. Na pewno. Dobra, no to same w ogóle nie robię, bo tak tego nie chcemy zrobić. No to dzisiaj ja proponuję zrobić rekord Hunterów na mapie. No może być. Aha, ja mam tyk. Dobrze, zrobimy coś podobnego jak do trolla, tylko że inny. Okay. Mam kolektor, mam kolektor. Czym my zatrzymywać? Giantami. Ale będziesz musiał nie tak wiesz, ciągle wystawiasz tylko tak po kolei, nie? Dobra. I to jest taki deck. A nie, jeszcze Inferno Dragon. Nie zapominajmy o Inferno. O, tak. Ja już sobie teraz stawiam, ja już sobie stawiam deck. To już mam. I teraz ja tu włączam Double Elixir. Nie, na zwykłym, bo rekord się... Dwa. A z klonami? Bez klonów. No. No to ja sobie do deku klonów, żeby klonować, to były szkielety, te gianty. A, może się tu. Jak ktoś to jakieś tam rzeczy będę sobie klonował. Dobra, czekaj, ja muszę sobie tak ustawić, bo... Szkoda, że na tym OBS-ie cięcia nie można. No, jest to nie, ale znaczy da się, ale na razie się to nie łapmy. Dobra, nieważne. Czekaj, deck. No, deck mam prawie dobry, tylko jeszcze Inferno. Troszkę zepsułem, ale dobra. Jakieś tanie jednostki sobie złożę jeszcze na wszystko. Nie jeszcze. No, ja już jestem. Bo widzowie czekają. Dobra, ja już jestem gotowy. Ja sobie założę w ogóle mikrofon, bo... Ej. Co? Ej, chyba głos się wybiera. Nie no, pan wyjdzie sam coś. Dobra, nie wiem, czy się głos nagrał. Na pewno. Dobra. Sprint button. Pogadam z tego miejsca. Właśnie, ja będę te huntery wysyłał, bo no Michał nie ma huntera jeszcze. Tak, hunter twardy koleś. No, ja daję na dwie strony tego. Okej, na to. Teraz na to. I teraz takie. Ja też już mam pierwszego Inferno i będę mógł na dwie strony dać. Dobra. I teraz no wstawiamy kolektory. No, ja już tam jeden sobie wstawiłem. Dobra. Na drugą wstawiam już Inferno Dragona. Na szczęście nie wziąłem Ice Spirita, bo Ice Spirita to... A ja wziąłem. Zło. Ale ty możesz akurat. A, w sumie no. Ale ja nie mogę, bo bym ci klony niszczył. Tak. A nie, klonuć tak nie mogę. Ale byś je zatrzymywał i te... No nie wiem, po prostu by było gorzej. Chwila, bo ja nie mam kart ułożonych. No też sobie tutaj układam powoli. W ogóle jak nie wiecie, to robienie rekordu polega na tym, że... Chyba będę ci musiał puścić Giant'a jednego. Bo nie mam co innego zrobić. To Rage'a daj. Ale Rage'a będę na kolektorze. Co lepiej, Inferno ci dać czy Giant'a? To Mirrora już lepiej. Dobra. Nieważne. No Mirrora miałeś dać. No da na Mirrorze. No Inferno muszę teraz dać. Dobra, obronię się jakoś. Dobra. A już tutaj mam prawie. Ja też muszę dać Inferno, żeby tego twojego się pozbyć. Aha, twoje Inferno przegra, bo to jest jak ty. No. Aha, tak. Dobra. No dobra. Sklonuję go szybko. No tak, nie zdążyłem trochę, ale dobra. Już problem zagrzany. Mam kartę ułożoną. Dobra. Czekamy do zasady defa z tym, żeby atakować. Znaczy,
No, żeby robić rekord. Kolektorów jakoś nam mało teraz idzie. Byszka bardzo dużą czułość. Mhm. Dobra. A tak. Już chciałem to kolejny raz klonować. Dobra, wiesz co? Nie, dobra, jeszcze nie będę tego zrobił. Dobra, rejduję. Teraz jestem bogiem na nic. Dobra, klonuję. Nie, dawaj, wysyłaj. Dobra, lecę. Chwilę, jeszcze jeden kolektor. No już mam te ryby, wysyłam. Dobra. Ale już zaczynam giantami. Dobra. I teraz ja staję gianty. Chwilę, będę... Ja tu będę... Ale nie na tą stronę te rogi dawaj! Ja tu będę też ci te... Aj golemy dawał. A, okej. No i go uklonuję. I kolejne lecą gianty. Chwilę, przyspieszę je. Nie jest łatwo to tak utrzymać. Dawaj te gianty jak najdalej od nich. Chwila, bo muszę to... O, już zaczęły. Zaczęło się. Już zaczynam to stawać. Możesz je zapować jak masz. Nie mam zapa. Dobra. To one powinny jeszcze tam chyba zginąć? Daj kolektor. Dobra, rekord na się nie. W sumie? I tak jest nawet dużo. No dużo. No. Dające za drogie. Tak. Spróbujmy jeszcze tymi Thompsonami. Czekaj. Spróbuję Thompsonami. Ja bym ci polecił, wiesz co? Może byś. Albo może ja teraz na tym odcinku bym ja zagrał batylkę, żeby sobie trochę Gemrasha wbić. No, bo ja jak widzicie, mam tyle gemów, bo zrobiłem całego Gemrasha i mam rekord w pucharku i jeszcze to, że będę miał kolejną legendę za niedługo, bo jak mi się w sklepie pojawi, za ten czas to ja już pewnie będę miał kolejne gemy. Bo to dodam kolejnego Gemrasha i się nabiję. Ale nie wiem, czy go będą często dodawać, no bo w sumie 250 gemów to tak... Wiem, ale... Nie opłaca się im. Dobra, to możesz obserwować już, ja już klikam batu. Dobra, ja będę tu komentował zdarzenie. Okej, A, nie możesz mówić o eliksirze, okej. No mówiłem ci, a ten mi mówił, że... A nie, bo mi się wydawało, że jak wiesz, że jak mój widzisz, to jego też przekazał. Oj, zościuję, że to będzie jak... będzie miał beczkę i Ice Golema. A ja coś czuję, że... On będzie miał coś jeszcze. Ale to ja... będzie taki atakerski, jak nie chowa, chow coś, nie? A tak sobie tam na... No nie, ja to nie muszę. Dobra. No nie wiem, jak tutaj... No raczej Wizard zginie od wieży już, za ani razu nie uderzy. I tutaj masz problem. Bo straciłeś wieżę. No nie. Ale tak, ale no już i tak masz tyle wiesz, że ona im za dużo ci nie pomoże. No wiedziałem, że akurat goda. Tak sobie to człowiek jest jakiś 100% atakerski dyk taki. Nie wiem, nie? Chociaż ten Prince... Jest dziwny. Wizard, nie wiem. Ten Prince Wizard Hawk to będą mnie chyba boleć. Ta skarmia też będzie taka... I Tornado też tutaj jest takie dobre. Na mojego Lawaluna na przykład. Będzie ona potem grasz Lawalunem. Tak. Chwilę. Masz jeszcze Inferno i tego. I lawkę. Lawkę właśnie wystawiłem? Tak. Za tym gaduję, że pójdzie balon albo Inferno. Właśnie będę strzymał eliksir, żeby dać balon na tym fordę. Ale tam gdzie Elzer, byś musiał to dać gdzieś bardziej po boku, nie? Tutaj o gdzieś. Gdzie Ice Wizard. Dobra. Ten Wizard też będzie. Ten Wizard! Dobra, ten Wizard dużo mi nie zrobił. Dobra. Zaraz zostaje balona po prostu tutaj już. Aha, to jest Exe plus Tornado. A, no tak, dobra. Też popularny deck. No. Popularny combo. Kiedyś miałem questa, żeby tym zagrać na ręce. Nakładam kolejnego. A wiecie, opowiem wam historię. Miałem questa. Żeby zagrać na czwartej arenie, miałem questa, żeby zagrać kombem Giant Skeleton Valkyria. Nie?
nie mogłem bić tej piątej. I wiecie co? Zagrałem takim deckiem i będzie. I wszystko wygrywałem. Tak? Nie? Bez tego był nie był na dziewiątej. A co to nie dało w ogóle, że tej dziesiątej, na tej czwartej? Wiem, nie? Tylko to nabiłem na to. No w ogóle się tak, no, właśnie tak dosyć dawno, ale... No nie aż tak. No. Miałem wtedy Super Magicala w Polsce. Uo! Uj. Ale dobry atak na mnie zrobił. A tam leci lawka, ma mało na królu. A no? Lawka! Ja mam bardzo mało na tym królu. A tak w sumie, no nie, dobra. Bo ty tam będzie ci trudno się tam przedostać. O nie, to fireball. Dobra? Nie wiem, nie? Ja twardo. Ale on ci też mocno tego króla już robił. Ja wiem, że oni tam da mi tego. Nie wiem. A spodziewałem się, że to, że da go. Ja spodziewałem się, że zamiast tego tornada da Wizarda albo coś. O, czekaj, czekaj! Teraz mam Fireballa i zapał muszę tylko ten. O nie, nie dąży. On mnie tam ubije, on mnie tam zabije. Nie, dobra, w 5 sekund to w sumie nie. No dobra. No mam remis, 5 gemów wpadło przynajmniej. 5 gemów na pewno. Tak. Na chwilę, ile to już trwa? 11 minut. No to myślę, że w sumie może ja teraz znowu jeszcze raz nagram? Dobrze. Poczekaj, tylko coś tam zrobiłem. Tutaj macie moją nazwę, tutaj gdzieś tam, oho, tutaj klan, do którego możecie oczywiście być. Klan test nie jest za fajny. Ale jak wbijecie, będzie lepszy. Tak, będzie lepszy. Mało osób na razie. Tak, mało osób. Dobra, no to... Mamy dokładniej bardziej 20. Dobra, patrz. Obserwujmy. Dobrze. Więc już lecimy z walką. Dobra, co my tu mamy? Zagłosuję. Okej. Który level? 10 kontra 10. No ciągle na 10 trafię, bo łatwo na 11. Jak za... A ja na mojej 9 trafiłem chyba 3 razy na ten 11. Ja na 11 tylko raz o 10 jak mówię. A ja na tym... Dzisiaj trafiłem 3 razy, nie? 3? O, golem na 6! Będzie a to bardzo... to dobry gol. Będzie mi to w sumie bardzo boleć. Jak się myślę? Dobra, dobra? O nie, nie zniszczyło. Nie, zniszczyło. Oj, to ci mocno zabiło. Wiem. Oj, taki i to ci mega mocno zaboli. Dobra. No nie, no czemu ten Wizard się... Dobra, mam powierzy. Widzę właśnie. Dobrze. Tutaj są... Dobra, tym najtem jakoś się za bardzo nie będę już przejmował. Tak, tym właśnie. No ja też bym się nie przejmował, ale tym już bym się przejmował. Tak. No bo ona, nie, no lubię za to princeski, bo jak się nie ma nic taniego na nią, to trzeba akurat wydać na nią bardzo dużo jej chwili. Masz strzałki na mydyk. Znaczy na mój... Masz strzałki, czyli na... To jest jakiś... Nie wiem co to. To jest chyba taki jego typowy, taki autorski. Nie normalny taki, nie taki... Bo nieznany, nie gramy. Tak, po prostu. Dobra? Tak samo jak Miguel na przykład. Ja mam Golden, znaczy Lava Luna, no trochę przerobionego takiego dla siebie, pod moje karty. No ale no jednak Lava Luna, tak? No jest lawka, jest balon. No, ciężka walka, jeszcze widzę. Tak, tak, tak. Mhm. Boję się, że tego mi się nie uda. Chociaż gdy mu wystartował... Czekaj, on teraz mi golemem wystartuje, nie? Tak, golem pójdzie. No, dobra, coś, tak, golem. Gdy ja wystartował mu teraz z las. A, dobra, wystawił tego golema. Ale tak. Ale za to mla... O nie, źle postawiłem tylko balona. Oj, co? O nie, bardzo dobrze. Byłem. A nie, dobra. Jest nawet. A ja tylko patrzę na drugą stronę, bo tam jest problem. Wizard na 8. Dobra, mam wieżę. A tak, a Wizard na 8 to jakoś się go nie boję za bardzo. Dlaczego? No bo Wizard na 8 to taki...
sobie, moim zdaniem. To. O, tak. No dobra. No raz się wygrywa, raz się przegrywa, jakoś mi tak. Nie żałuję tego. No szkoda, był lepszy po prostu, miał lepszy deck. Miał taki fajny deck, nie? Ale tym golem na szóstym nie myślę zniszczył, bo gdybym miał na piątym, czwartym, to bym dał sobie radę jeszcze. Bo ten pierwszy Inferno Dragon cię zniszczył. Tak, tak. Jak ten Inferno Dragon nie zdążył tego zdarzyć. Dobra, więc my już chyba kończymy. O, ten odcinek. Ja byłem Michał, ze mną był Makoto 16. Możecie wbić na mój kanał, będzie w opisie. Tak. A więc teraz ja się żegnam. Cześć.